Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok, w odcinku, w którym przedstawię kulturystę, który wydaje się ma wszelkie genetyczne atuty, by w przyszłości dostać się do światowej czołówki, obecnie raczej ubogiej w polskie nazwiska. Wchodząc na stronę IBB i zakładkę dotyczącą kwalifikacji na nadchodzące Mr. Olympia, czyli największe kulturystyczne zawody, można tam znaleźć tylko jednego Polaka, Marka Olejniczaka, który jednak z dorobkiem dwupunktowym nie pojawi się w tym roku na scenie. Oprócz tego mamy dwie Polki, Annę Banks w figurze i Adrianę Kaszmarek w bikini. W klasycznej sylwetce natomiast, czyli tam gdzie startuje Piotr Wójtowicz, nie ma żadnego polskiego nazwiska, także na pewno jest to luka, którą trzeba w przyszłości wypełnić. Powstaje pytanie, co jest czynnikiem kluczowym i wydaje się, że jest to po pierwsze pula genowa w populacji, ale także zamożność społeczeństwa, bo tak naprawdę liczą się w kulturystyce kraje z czołówki najbogatszych, na pierwszym miejscu oczywiście z USA. Znamiennym jest, że jeżeli chodzi o dużych polskich zawodników, to w znacznej większości przypadków nie można nazwać ich sylwetek estetycznie wyróżniającymi się. Wyjątkiem jest tu Szymon Łada oraz bardzo dobre proporcje posiadał Krzysztof Piekarz, ale oprócz tego wśród znanych polskich nazwisk często pojawia się problem środkowych sekcji, jak zresztą w całej współczesnej kulturystyce. Tak czy inaczej prawdopodobnie nie byłbym w stanie wskazać Polaka, który byłby w cudzysłowie potworem masowym z jednocześnie dobrze wyglądającą talią co wydaje się, że jest już czynnikiem przede wszystkim braku odpowiednich genów. Każdy taki przypadek potencjału genetycznego na najwyższy poziom światowy powinien być odnotowywany i bez wątpienia do takich osób zalicza się Piotr Wójtowicz. Chodzi mi tutaj oczywiście przede wszystkim o strukturę i zgodnie z tytułem odcinka, chyba najwęższą talię, jaką spotkałem u naszych kulturystów. Myślę, że najdobitniej skale zjawiska pokazuje ta fotografia w najszerszych przodem, gdzieś środek w desie niewiele szerszy od głowy, co jest już absolutnym ewenementem. I wcale nie tak dużo brakuje im tutaj do Jeremiego Potwina, który jednak jest bardziej rozbudowany w górnych partiach. Innymi słowy, kiedy wójtowicz dołoży jeszcze masy i wypełnienia, to jego proporcje staną się jeszcze bardziej wyjątkowe. Na podstawie tego samego zdjęcia można zacząć zastanawiać się dlaczego nie jest znacznie szerzej rozpoznawany. Myślę, że po pierwsze dlatego, że kulturyści zazwyczaj nie są szczególnie znanymi osobami dla przeciętnego człowieka, ale także dlatego, że nie wygrywał jeszcze największych zawodów i wydaje się być raczej na początku drogi. Jego ostatni konkurs to Mistrzostwa Polski Federacji NPC, gdzie w kategorii klasyczna sylwetka do 183 cm zajął szóste miejsce. W oficjalnym regulaminie IVB znalazłem zapis o limicie wagowym w tej klasie do 101 kg. Natomiast jak mówił Wojtowicz, na tych zawodach wynosił on 96. Wnosząc na scenę niecałe 93, a może nawet 92, bo jak mówił na wagę wszedł w ubraniu, zostawił sobie zapas co najmniej 3 kg na polskie standardy i aż 8 na światowe. Jest to zatem pierwsze miejsce, gdzie należy zacząć szukać powodu jego dopiero, bo zapewne liczył na znacznie lepszy wynik szóstej pozycji. Po prostu za mała masa mięśniowa. Materiały zawodów można znaleźć na kanale NPC, ale niestety, wbrew zapowiedziom o publikacji wszystkich kategorii, ta konkretna została pominięta. I jego wywołanie można zobaczyć tylko z trochę niekorzystnego kąta na filmie z kanału Wójtowicza. Można to obejrzeć poza rozluźnioną tyłem, gdzie bardzo szybko można zidentyfikować prawdopodobną przyczynę tego, że nie osiągną tutaj jeszcze lepszego rezultatu: nieidealne docięcie. Porównując wygląd jego dolnych partii i zawodnika, stojącego centralnie, widać sporą różnicę ostrości. Jego rywal wydaje się, że między skórą a mięśniami nie ma nic i skóra siedzi na dwugłowych. Natomiast u niego jest warstwa, która je zasłania i wygładza sylwetkę. Oczywiście to samo dotyczy pleców, które jednak grubość i szerokość mają na swoim miejscu. Bicepsy przodem i widać tu nie tylko kapitalny kontrast w szerokości tal i pleców, ale także po prostu imponującą rozpiętość najszerszych, chociaż trzeba też brać pod uwagę zwodniczy kąt nagrania, bo tutaj znajduje się bliżej kamery niż większość jego rywali, co go wizualnie powiększa i poszerza. Mimo że niezaprzeczalnie proporcje są tu wyjątkowe, to raczej nie jest to idealny kształt w górze, ze względu na ostre odejście najszerszych. U kulturysty po środku stożek jest bardzo płynny, ponieważ od środka powoli pod małym kątem zaczynają odchodzić najszersze. U wójtowicza natomiast wydaje się, że od bioder do odejścia najszerszych jest węża, a potem gwałtownie rozszerza na plecy. Oznacza to nie tak płynny i estetyczny wygląd, ale nadal z zabójczymi proporcjami. Najsłabszy element w bicepsach przodem to bez wątpienia ramiona, które potrzebowałoby więcej pełności, bardziej okrągłych kształtów i doskonalszej separacji. Oprócz najszerszych wyróżyć należy tu nogi. Jego bardzo mocny element tutaj może nie widać tak głębokich wcięć między głowami jak jego rywali, ale rozmiary pozostają wyróżniające się. Sam Wójtowicz wspominał, że swego czasu występowała u niego dysproporcja, związana z nadmiernie rozwiniętymi dolnymi partiami względem góry, którą raczej skutecznie udało mu się zniwiać. Myślę, że ogromny potencjał mają jego pozytyłem. W bicepsach tyłem znowu jest nieidealnie docięty i trochę gładki na nogach ale plecy ma pocięte na całej powierzchni. Najszersze zaczynają się nisko, także prawie od samych bioder łapie grubość, a bogactwo wcięć pagórków cieni zapewnia kapitalny efekt 3D. Do tego świetnie rozwinięte czworoboczne i barki zamykają naprawdę imponującą pozę wykonania Wójtowicza. Mając świadomość wagi pustyłem w kulturystyce, na podstawie samej tej pozycji można przewidywać potencjał na bardzo dobrego zawodnika. Myślę, że nie ma tu dużej filozofii, że kiedy ma się taki zapas wagi do limitu, to kluczowym czynnikiem, który będzie decydował o sukcesach, to zyskanie mięśni. Wygląda także na to, że problemem może okazać się odpowiednia ostrość i twardość, bo tutaj sylwetka wydawała się odrobinę rozmyta i gładka, oczywiście na tle jeszcze lepiej dociętych rywali. Partie, które wydają się potrzebować najwięcej pracy, to ramiona oraz klatka z naciskiem na te pierwsze. A Wójtowicz typowo także plecy, i mimo że już są dobre, to w przypadku tego elementu sylwetki, jeszcze lepsza szerokość i grubość, na pewno wyjdzie jego wynikom na plus. Mistrzostwa Polskie, rozgrywane w lutym 2020, były jak sam mówił najbardziej prestiżowymi, w jakich brał udział, mimo że startuje od wielu lat. Na jego kanale można znaleźć film z transformacji i trzeba przyznać, że jego niektóre formy. Biorąc pod uwagę wiek, jakiego dotyczyły, robią spore wrażenie. Tutaj dla przykładu Mouse Mascular, który wykonał w wieku 15 lat, pokazujące naprawdę świetne barki, natomiast już rok później osiągnął wygląd, którego myślę mogłoby pozazdrościć wielu dorosłych ludzi zajmujących się kulturystyką. Chyba największe wrażenie zrobił na mnie film z 18 roku życia, gdzie był kosmicznie docięty nie wiem czy pod względem ostrości, nie wyprzedzając współczesnych wersji. Myślę, że taki potencjał spokojnie można nazwać. Takim na skalę światową, nie tylko ze względu na obracające się w granicach 70 cm talię, ale także świetne plecy czy nogi. Oczywiście pozostaje kwestia, co uda mu się z tymi predyspozycjami zrobić, innymi słowy, czy zyska taką masę twardość i suchość, która pozwoli mu na uzyskanie statusu profesjonalisty i pojawienie się w przyszłości na scenie Mr. Olympia. Jeżeli materiał Ci się podoba, pamiętaj, że możesz w tym momencie zasubskrybować, w bardzo dużym stopniu pomagając mi w dostarczaniu Ci kontentu. To był stalowy szok, teraz do następnego.